Witam wszystkich. Po krótkiej przerwie, urlop zakończony. Zainspirowały mnie bardzo wasze filmy z grzybobrania, więc postanowiłem wybrać się do puszczy. Sprawdzę sobie fotopułapki, co tam kamery zarejestrowały przez te 2 tygodnie, jak i sprawdzę moje miejscówki na grzyby. O, proszę, mamy pierwszego w sezonie borowika szlachetnego. Ale ładny. Jest kolejny dorodny prawdziwek. Bardzo ładny. Także rzeczywiście grzybki się pojawiły. Super. Bardzo ładny. Widzę, że wysyp borowika jest dopiero w trakcie. Zobaczcie, jest młodych w ściółce. Bardzo dużo. Kolejne borowiki. Pamiętajmy, żeby grzyba wykręcić, a nie wyrywać. Najlepiej sobie od razu jest go wstępnie oczyścić. I do koszyczka. Zobaczcie, jaki tutaj rośnie piękny borowik. Szlachetny prawdziwek w sąsiedztwie muchomora. Wykręcamy. Bardzo ładny. Pamiętajmy, aby muchomorów nie niszczyć, gdyż też pełnią one swoją funkcję w ekosystemie leśnym. O, taki ładny. Także widzę, że sezon zaczyna ruszać. Super. Zauważyłem, że prawdziwki pojawiają się jak na razie tylko i wyłącznie w miejscach dobrze naświetlonych. Ostatnio bardzo mocno popadało, ściółka jest mokra, także myślę, że ruszą. Jakiego mamy tutaj ogromnego, wyrośniętego borowika szlachetnego. Taki grzyb jest bardzo ważny, gdyż puszcza zarodniki. Już jest kapelusz całkowicie rozwinięty. Nie niszczmy go. Wyrośniętych grzybów nie zbieramy. Rośnie w sąsiedztwie muchomora. Ponoć ktoś mi pisał, że są to muchomory jadalne. Muchomory czerwonawe. Nie wiem, nie zbieram. Być może tak jest. Tak jak powiedziałem, wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko raz, a grzybiarz myli się tylko raz jak saper. W koszyku przybywa, idziemy dalej. Mamy tutaj kolejne stanowisko skrzypu olbrzymiego, który omawiałem w poprzednim odcinku. Zobaczcie, jak jest olbrzymi. Ja mam 1,80 m, a on jest praktycznie mojego wzrostu albo i większy. No niesamowite. Wygląda to naprawdę zjawiskowo. Widzę, że grzyby cały czas z roku na rok występują w tych samych miejscówkach. Zobaczcie, jakie piękne borowiki. Coś pięknego. Cegla z topory. Byłbym go ominął.
Widzicie, poznajemy go od razu po przecięciu. Zobaczcie, jak bardzo szybko sinieje. Jest bardzo smacznym grzybem, ale musimy go dłużej pogotować, bo jest długotwardy. Bardzo ładny. Jak czegoś nie znacie, nie zbierajcie tak jak ja. Bardzo ładny. Zobaczcie, ile tutaj jest borowików. Takich większych jak ten, jak i taki. I to wszystko rośnie, zobaczcie, przy drodze asfaltowej. Mijałem przed chwilą sporą grupę ludzi, także widzicie, grzyby są na wyciągnięcie ręki. Gdy widzę takie małe grzyby, przypominają mi się powiedzenia dziadków z lat młodzieńczych. Jak gdy mawiali, jak zobaczysz grzyba, to musisz go zabrać, bo już nie urośnie. Powiem szczerze, coś w tym jest. Rzeczywiście sprawdzałem i te grzyby nie rozwijały się już. Pozwolę sobie zadedykować ten film dziadkowi, który chodził po lesie i zbierał te grzyby, i który mnie zaraził tym wszystkim. Ku pamięci dziadka. Piękne borowiczki.